Cześć Chris, z tej strony. Witam wszystkich wirtualnych farmerów. Po ostatnim razie dokończyłem sianie kukurydzy na tamtych polach, o których mówiłem, na których robię test, z czego będzie więcej kiszonki, czy z kukurydzy, czy z trawy. Została nam do sprzedaży kiszonka. Trzeba będzie jakieś zakupy sprzętu zrobić, natomiast teraz jeszcze okazuje się, że zasiany owiec, o ile dobrze pamiętam, tutaj na tym polu 17 nam doszedł, dojrzał, więc trzeba będzie puścić tam jakiś kombajn, pewnie z pracownikiem, żeby to pozbierał. Przejedziemy na miejsce. Nie jest to daleko, bo to jest sąsiednie pole. O, kto mi dał prawo jazdy? Chyba widzę w paczce chipsów znalazłem. No ale cóż, spróbujmy się tłumaczyć. Co nam tam zaczepiło? Rzeczy typu super siła z PC czy coś, to niestety nie ma na razie tu. Musimy sobie radzić tak normalnie. Przypominam, że jesteśmy na mapie Horse Aggravation. Dobrze, podłączymy kombajn, puścimy pracownika, a samemu spróbujemy, pojedziemy spróbować sprzedać kiszonkę, która była zebrana. Troszkę pieniążków zbierzemy i będziemy mogli coś zacząć robić. Pewnie trzeba będzie jakiś sprzęt kupić, jakiś mały ciągniczek, tak pewnie z 200 koni, tak żeby się nadawał do takich podstawowych prac, żeby nie męczyć tych dużych, bo powiedzmy, że w granicach 100 godzin, to pewnie trzeba będzie się zastanowić, czy nie zmieniać ciągników, żeby to w miarę normalnie wyglądało. O, pracownik jedzie jak zwykle po swojemu, no ale cóż, to nie mamy za bardzo wpływu na niego. Słomę sobie zbierzemy, zbalujemy, sprzedamy, zawsze to będą jakieś dodatkowe pieniążki. O, tu mamy podpięte przyczepy i jedziemy po kiszonkę. Teraz jest styczeń i chyba cena kiszonki powinna być dość spora, więc zobaczymy, jak nam to na koncie się pozmienia. Teraz zobaczmy, jaka tam jest cena kiszonki i gdzie. O, mamy 580 chyba 4 najbliżej. Najwyżej jeszcze z tego, co pamiętam, to jest chyba bardzo blisko. No pewnie można by na nogach nosić, no ale to może ciężko byłoby turlać belę, ale można zawsze spróbować. Dobrze, wyrzuć. Mamy tutaj siano, to nie mamy kiszonkę. Wyrzucamy i zobaczymy, uda nam się więcej wyrzucić, czy będzie mało miejsca. Chyba mało miejsca mamy, więc no niestety trzeba podjechać ciągniczkiem. Dajemy pozycję pracy na pierwszej przyczepie i podjeżdżamy i zaraz załadujemy. Podjedziemy sprzedać. W tym czasie tam nam nasz pracownik zbiera. No i
niestety wycofywanie przyczepą dwuosiową to nie jest takie proste, jakby się wydawało. No, tak, no, jako tako mi to wychodzi. Dobrze, że ten ciągnik ma dużą moc, to jakoś sobie dajemy radę, bo tak to pewnie bym musiał pchać to jeszcze ręcznie, a nie powiem, że przecież jeszcze tu mam drugą przyczepę dostawioną. Nie lubię mało jeździć, często. Dobra, idziemy wyładować następną kiszonkę. O, tu się nasze owieczki odzywają. Za chwilę jeszcze musimy zobaczyć, jak wygląda sprawa z naszymi... małymi fabryczkami, czyli szklarniami. Jak tam one pracują. Przy okazji, jak będę przy szklarni, to wam coś ciekawego opowiem. Ciekawe, czy to występuje też na PC, czy nie. Bo na konsolach jest ciekawy bug. Znaczy, z drugiej strony fajny, przyjemny, także może niech on zostanie. Ale to za chwilę o tym opowiem. Przejedziemy. Najpierw sprzedać tą, załadować i sprzedać tą kiszonkę. Mamy 90% pierwszej przyczepy. No, tu jest zbiornik cały załadowany. To nie jest cała kiszonka z tych dwóch pól, które tam są. Z tego co pamiętam, to były pola. O, nie pamiętam, muszę zobaczyć. 10, 11, to i to. I z tych dwóch z całego roku, czyli zbierane co 2 miesiące, udało się zebrać, tak jak to mówiłem poprzednio, jakiś... O, ciekawie, ciekawie. Zaraz uda nam się to przesunąć. O, uda się, czyli o, mają ciekawy. Pozycja, zobacz, pozycja transportowa, pozycja pracy. No, ciekawie, zachowują się byle. O, tu mamy nasze owieczki. Słychać, jak się tam odzywają, beczą, może nie są głodne. I tu jeszcze raz mamy do wyładowania. O, zostało nam jeszcze 167 bel wszystkiego. Coś nam ten wyładunek dziwnie się ostatnio odbył. Załadował nam to wszystko. No tam, jak widzicie, przy którymś próbie załadunku bądź rozładunku zrobił mały dowcip i Bela wskoczyła do owieczek. No niestety owieczki nie jedzą kiszonki, więc pewnie tam będzie stała, no, nie wiem jak długo, bo nie bardzo mam ją jak usunąć. Jak ktoś ma pomysł, jak to zrobić, to prosiłbym o podpowiedź. O, podjedziemy z drugiej strony, żeby załadować tą drugą przyczepę. O, mamy 98%. Brakuje nam jednej chyba beli. Załadujmy do pełna, nie będziemy się zastanawiać. Tak, kiszonka. Trawa, siano. Mamy jeszcze 100. Ho, ho, ho. To i tak będziemy musieli dwa razy przejechać jeszcze. Ale no, dobrze, że jest niedaleko. O, zobacz. Ale stop.
1%. A, wsiadamy, a może tak sobie przejedźmy. Zobaczmy, jak z tego fenda widać. A pasowałoby jechać go umyć. Ale widocznie to po ostatnich odwozach zrobimy. Jedziemy. Tutaj jak widzicie są szklarnie, o, prawie pełne, to pewnie trzeba będzie jakiś sprzęt wypożyczyć, żeby sprzedać tą sałatę i będziemy mieć sałatę za sałatę, także jest fajnie. Będzie można jakieś pole kupić, na którym może trzeba będzie zacząć jakieś krówki bądź świnki, żeby hodować, żeby nam się pojawiło coś obornika. Ewentualnie gnojówki można będzie wtedy wykorzystać nowe rozszerzenia, które nie tak dawno się ukazały. O, sprzedajmy to, zobaczymy ile pieniążków za to uzyskamy. I dajemy wyładuj belę, wyładuj na miejscu i nam jedzie. No, musimy podjechać dalej, bo inaczej nam tego nie sprzeda. Tak to niestety tutaj działa. 139 tysięcy plus dostaliśmy jakieś 12 tysięcy premii za rolnictwo precyzyjne, za dobre nawożenie. Tu można dostawać premię przy tej okazji. Do każdej sprzedaży ewentualnie można dostać karę, jeżeli nawożenie jest niewłaściwe. No i mamy pierwszą bańkę na koncie. No, zakupy można zrobić, dość ciekawe będzie za chwilę, ale to się chyba okaże, że w następnym odcinku. Zobaczmy, co tam nasz... O, właśnie, tak myślałem, że się załadował i jest pełny. Pojedźmy po przyczepę i rozładujemy go. Mamy przyczepa, z tego co pamiętam, stoi tam koło silosów, więc podjedziemy i weźmiemy. Natomiast jeśli idzie o szklarnię, to mamy szklarnię z hydrogeniką, czyli dajemy im tylko i wyłącznie wodę, albo aż wodę i nawóz. Natomiast jest przynajmniej na konsoli ciekawy bug. Jeżeli do szklarni postawimy ten dodatkowy zbiornik, on tutaj jest w menu w budowie, w rozbudowach silosów, o, niech mamy do budowy silosów i mamy ten zbiornik na dodatkowe 5000 litrów za niecałe 2000, za 2100 euro, to się naraz okazuje, że jak zobaczymy sobie na produkcję, nasze szklarnie mają cały czas pełno wody, nie zużywają. W ogóle po prostu nie trzeba z nim z wodą przyjeżdżać. Raz trzeba przyjechać, nalać i potem woda jest cały czas. Z konta nie zauważyłem, żeby coś ubywało, jest tylko trzeba nawóz dowozić, co jest w sumie proste, wygodne, fajne. Sałatka się produkuje, no jak domyślacie się, nie mam włączonego niszczenia pól, niszczenia plonów, bo tak to bym tak nie jeździł. No niestety jakoś czasami trzeba się pospieszyć, żeby załadzić, rozładować, no bo przecież pracownik nawet jak stoi, to pensję popiera. No. Także to nie wolno dopuszczać do tego, żeby stał za darmo. No, nie o to chodzi. No, także... jedziemy dalej. Albo może zróbmy tak. To sobie resztę kiszonki sprzedam poza. A zobaczmy, jak gdzie mamy sałatkę. Gdzie nam się sałata za dobrych pieniążkach
pojawia i może byśmy podjechali, wypożyczyli jakąś ciężarówkę pewnie z autoloadem. No, ręcznie nie zamierzam tego ładować, tu się przyznaję bez bicia. Jak mamy wahania ceny? No w styczniu mamy najwyższe ceny na sałatę, to fajnie się okazało. Teraz gdzie mamy najwyższą cenę na sałatę? No aktualnie mamy... O, a to jest no, nasz zbiornik, to AP Manager, to nie zrobimy, on tak trochę w balona nas robi, że jest tu, mamy 3367 euro. Dobrze, zaznaczmy sobie, pokażmy, gdzie ten jest. O, no to jest praktycznie zaraz obok. Te są do przepalety, do przewozu BL, więc raczej nimi tego nie zrobimy. Przestawmy się sobie tutaj, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz na razie może weźmy, wypożyczmy tylko przyczepę, nie będziemy kombinować. Ona jest, żeby było śmieszniej, chyba w sekcji różne są te naczepy na ciężarówkę. Właśnie tu jest krona. A nie, bo to jest wersja bez autoloadu. Szukajmy dalej z autoloadem. O, tu mamy wersję autoloada. I weźmy sobie, a co, zróbmy reklamę, weźmy sobie wzór Giantsa. Kolor, a niech będzie taki, jak jest. Aczkolwiek może zmienimy na... O, taki, jak będzie się to prezentowało. Nie widać żadnej zmiany. Więc widocznie to ta część byłaby niepomalowana. Nie, to... Nie. Zostawmy białe, będzie lepiej wyglądało. Wypożyczmy ją. Nie będziemy jej na razie kupować. Może po sprzedaży Belli kupimy. Ale teraz, żeby sprzedać to sałatkę naszą, to nie będziemy kupować, tylko wypożyczymy. I weźmy sobie jakąś ciężarówkę, no tu akurat weźmiemy taką, która mi się, jakby to powiedzieć, podoba. A dlaczego nie? Weźmy sobie wersję taką fajną, mocną, a może nie ma ciężkiego. To jest, o ile dobrze pamiętam, z Platinum Expansion, z dodatku, ale... Mamy Volvo FH16, tak, zostawmy taki, jak jest, silnik, a co nam ten przy wypożyczeniu, to i tak będzie, a nie, przy tym wystarczy taki, może dodajmy mu, żeby miał dwie ośki z tyłu, będzie tak trochę ładniej wyglądał i też weźmiemy w wypożyczenie go, to w kolorystyce takim, jak jest. I pojedziemy zaraz sprzedać. Naszą sałatkę. O, dźwięk silnika w miarę tak całkiem fajnie idzie. Jednak dopracowali. O, słychać hamulce, które działają. No, co prawda to chyba przy ręcznym, więc chyba przyjmuję, że ręczny zaciągamy za każdym razem, no ale niech będzie. O, zobaczmy, jak z kabiny to wygląda. O, ho, ho, jak on się fajnie rozpędza, no. Zobaczmy w kabinie. No, całkiem fajne. Całkiem fajne Volvo, no. Myślę, że niektórzy osoby, które są na YouTubie, to ma mogą też takim jeździć i pewnie nie był, nic by nie narzekali na to. Jedźmy do naszego magazynu palet, tak żeby załadować. No, rozwija 90, nie wiem czy tu zdążymy, czy nie trzeba będzie hamować. Stawmy go pod... Ho, 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 ho. Czyżby mi się trasy pomyliły? Nie, pojedziemy od drugiej strony.
Idźmy od drugiej strony, ten. I zaraz podstawimy go do ładowania. A potem pójdziemy, bo nasz kombajnista znowu stoi i będziemy mu płacić za darmo. Ale cóż, o, stajemy sobie tutaj. Weźmy, otwórmy bocztą. Zamknijmy bocztą plandekę, którą mamy plandekę. Plandekę mamy lewy, weźmy prawy przód. Otwórzmy ją, niech to ładnie wygląda. Włączmy autoload i zaczyna nam ładować. Jak widzicie, wygląd palet się troszeczkę zmienia przy ładowaniu do auto. Nie są to takie same jak normalnie, tylko troszeczkę inne. O, mamy już całe. Zamykamy boczną plandekę. Niech się zamyka. Jedźmy do... O, odpala i... Gdzie mamy kombajn? Gdzieś koło nas trzeba go poszukać i jedźmy za... raz za nim. Załadować. Co do zboża, to... Co do słomy, to też ciekawy bug się znalazł na tej mapie, albo w całym... w całej grze. Nie wiem, jak mam to gdzieś nagrane, jak znajdę chwilę czasu, to z wcześniejszych rzeczy wpuszczę, co się działo ze słomą i śniegiem. Bardzo ciekawa zabawa. Usunę się. Może spróbujmy wykorzystać pracownika naszego, żeby jechał i dostarczył to do naszego magazynu. O, mamy główny silos zapętleny. Zobaczymy, czy mu się to uda, bo ci pracownicy to są naprawdę dziwni. A teraz spróbujmy tym jechać i sprzedać tą naszą sałatę. Dobrze, że ona się nie psuje, bo tu tak to w sumie nie wiem, jak długo się zbierała. Ale podejrzewam, że przynajmniej koło roku, tak jak zbierałem trawę, więc to jest część rocznego zapasu. No, dobrze, że się nie psuje faktycznie, bo gdyby się psuła, to byśmy chyba już tylko, nie wiem, czy nawet na kiszonkę by się chyba nie nadawało, a można by się popytać, jak szybko się sałata psuje, ale może lepiej o tym nie wiedzieć, żeby się nie denerwować. O, tam jedzie nasz pracownik. O, i jedziemy. I wjeżdżamy. I nam się zaczyna automatycznie rozładowywać całe auto. Ciekawe, ile będzie kosztowało, czy ile zarobimy na całym aucie. Jak zwykle pracownik Jansa gdzieś tam nie dojechał. Pewnie zauważył drugi ciągnik po drodze i już go nie potrafi ominąć. No, sprzedaż jednak chwilę trwa, to nie jest tak szybko. Może zobaczmy, on sprzedaje dalej. A zobaczymy, co nasz... No tak, on nie potrafi tu wjechać. No, spróbujmy się mu usunąć tym ciągnikiem, może da radę. O nie, już przerwał, że nie może dojechać. A no, w sumie jakby skręcił wcześniej, to by mógł dojechać, no ale... No, nie wiem, to jest jakiś, nie wiem, pracownik chyba z łapanki albo coś takiego, to wszyscy są jacyś tacy dziwni. Nie wiem, gdzie ich łapać, ale chyba... Wolę się nie wypowiadać. Wyrzucimy mu to. I widzę, że tu cały czas nam się sprzedaje. O, zobaczmy, już się skończyło. Za całe auto dostaliśmy 134 tysiące plus 12 tysięcy premii. Czyli sałata dość sensownie wychodzi, zresztą tak samo jak kiszonka. No, na dzisiaj to tyle. Zobaczymy, co dalej. Odezwiemy się
następnym odcinku. Do usłyszenia.